Hej, cześć, witajcie piraci w 22 odcinku gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Ostatnio żeśmy skończyli podbijać Fort Punta Guarico. Zobaczymy sobie teraz. Przekupujemy teraz kupca, żeby rozgłos się zmniejszył. Zrobimy jakiś mały upgrade dla kawki, jeśli w ogóle będzie to możliwe. Jakiś ładunek sobie sprzedam. O, pięknie. Wzbogaca się trochę. A nawet bardzo, bo już mamy 10 kafli. Nie, płótno zostawiamy. Towary łowieckie, kość. Zostawię. To też zostawię, bo się przyda. Po pierwsze, amunicja. To jest podstawa. Dobra. Żeby nam nie brakowało nigdy amunicji. Ulepszenia kaweczki. Działa burtowe. A damy nawet, bo to jest tylko dwa kafle. A dużo daje. Siła strzału, kula z łańcuchem. Niet. Moc wybuchowych beczuszek. Przestrzeń magazynowa. 6 kafli. Dużo. Ciężkie. Nie, wiecie co, starczy na razie upgrade'u. Może jeszcze jakiś wygląd kawki możemy zmienić, jeśli to będzie możliwe. A jak nie, to nie będziemy się tutaj zbytnio męczyć. Tutaj koło sterowia kawki. No, wyposażyłem. Coś jeszcze tutaj powinno być do wyposażenia. Litarne koło sterowe. Dobra, nam tutaj już w sumie wystarczy. Kasy teraz trzeba oszczędzać. Mały upgrade, ale zawsze upgrade. Dobra, przychodzi, mają transformację. Kawka, a tylko małą. Okej. Tu jeszcze mamy jakąś misję do wykonania. Zrobimy sobie ją. Przetrwać burzę. Witaj, kaprze. Jestem obecnie zaangażowany w nadwyraz lukratywną transakcję z hiszpańskim gubernatorem, ale w drogę wchodzi nam pewna brytyjska flota, która mylnie uważa, że towary z tą transakcją związane należą właśnie do niej. Byłbym nieskończenie wdzięczny, gdybyś wskazał Hiszpanom, że są w błędzie. Podpisano, to wiadomo już. Przyjmujemy. Przetrwać burzę, odszukaj brytyjskie statki. Dobra. Ale to chwileczkę, zanim to zrobimy, może jeszcze zbierzemy sobie jakby cały fort. Bo to tam jeden fort zebrać to chyba nie jest żaden problem. Pozbieramy sobie jakieś skrzyneczki i potem zajmiemy się tą misją. O, proszę, trochę będzie tu skrzynek. Pozbieramy sobie je, żeby się bardziej wzbogacić. O, złoto. Ewentualnie jakieś dodatkowe rzeczy. Okej. Czekaj. Ło, co ty robisz, Edward? Albo się tam wspinasz? Co się dzieje? Okej. Mam się bać, czy lepiej się cieszyć? Bo... A, tu się nie dostaniemy. Dziwne. Więc inaczej to trzeba będzie odegrać. Pewnie tak. Nie, też się nie da. Kurde. A, tu mamy windę. Sobie z niej skorzystamy. A, i już możemy się chyba tu dostać nawet. Okej, mamy naszą skrzynię. Jep. Pięknie. Dobra, dostajemy się teraz po fragmenty i płyniemy na misję kaperską, że już to tak nazwę, bo nazwa mnie ciągle kaprem. To są misje już kaperskie. Dobra. To jak teraz się by tam dostać, tak żeby się nie zabić po prostu. Dobra, tu mamy nasze fragmenty danych. Pewnie jest na dole. Okej. Dobra, gdzieś jeszcze? Jakieś pierdółki?
Nic już tu nie ma. W zasadzie. Dobra. O, zbierz 50 fragmentów danych Animusa. O, to już mamy dużo nawet. Nawet dobrze, że dostałem takiego achievementa. A, jeszcze trzeba zrobić zlecenie morskie. To wtedy dostaniemy perfekta. Dobra. Tutaj już sobie damy radę, myślę. A robimy... No zrób, że susa. O, takiego susa. Możesz już ewentualnie tu do wody wskakiwać. Aha. Tak też można, Edward. Tylko wolałbym, żebyś to robił efektywniej. No, nie wespnie się nasz drugi Kenway. Ale na kawkę się owszem możemy wspiąć, więc bez problemu się tam dostaniemy. Na spokojnie. Chwileczkę, ja bym... No wiem, mam oszczędzać hajs, ale jeżeli wolę ulepszać kawkę, to jeszcze coś trzeba do niej dać. To nie, bo nie używam tego w sumie. Ciężkie kule, moc wybuchowych, beczek, o. Możemy wzmocnić nasze beczki, żeby miały większy odrzut. I nic już nie mogę. Ale jeszcze to mogę zrobić. Możemy dać tego upgrade'a. Okej. No zależy mi na tym, żeby kawka dobrze na tym wychodziła. Więc wiecie, też muszę jakoś o nią dbać, żeby się wzmocniała. Ciągle wzmacniała. Dobra, przyszliśmy do naszych kochanych piratów. Dobra, płyniemy tam do tej brytyjskiej floty. O, forty widzę, że obstrzeliwują statki. Bardzo dobrze. Ma tu być czysto. Ma tu lśnić. Sprawdzę tu, jakie mamy statki. Fregata. Fregata kolejna. Schooner. Kurde, trochę będziemy mieli problemów. Chyba, że damy jakąś radę, to wtedy spokojnie. Nie no, ogólnie kawka już przechodzi duże zmiany. I to mnie cieszy najbardziej z tego wszystkiego. Tylko muszę uważać teraz, żebym nie wpadł w konflikt. Bo łatwo może wpaść, ale ciężko potem z niej wyjść. Dlatego olewamy te statki, niech się nawalają. Wibracje są, to najważniejsze też. Dopłyniemy do tej brytyjskiej floty. Mamy ją teraz odszukać, to jest pewne. Wiem, że będzie zaraz burza, bo ta misja się nazywa Przetrwać burzę. A to już wiadomo, że zaraz będzie zmiana klimatu pogodowego. Więc za chwilę będzie miazga. Chyba, że przetrwamy to, tak jak powiedziałem. No i już deszcze, czyli misja się już rozpoczyna przy takich deszczach. Ustaw się dzielę do niebezpiecznych fal, uniknąć uszkodzeń. Dobra, trzeba się teraz ustawić dziobem. Dobra, prasujemy to. Dobrze. Pięknie. Uniknęliśmy uszkodzeń. Teraz gdzieś musimy płynąć. Szukać naszej floty brytyjskiej. Tylko przy takiej pogodzie to ciężko będzie znaleźć. O, o, tam coś jest. Pięknie. Zatop brytyjską flotę. Dobrze, zatopimy ją. O kurde. A nie dość, że wiatry, to jeszcze deszcze są. Użyjmy sobie chyba moździerzu. A, użyjemy. Co tam? Dobrze, teraz się będzie działo. Pięknie. Odjazd. Pięknie. Dobra. Pogoda się już nieco zmieniła. Teraz mgła. To mocna mgła. Pięknie.
Dobrze. Dajemy z moździerzami. Coś to nie dało. Okej. Jest. Dobra. Odlot. Bombardujemy i tutaj bez gadania. Widzieliście, co ten pirat zrobił? Jaki idiota. O, tak. Dobra, teraz trochę FPS-ów nam spadnie. Ale to zaraz minie. Dobrze. Mamy już co przejmować w sumie. A, mgła, cholera. Mgła, co ja gadam. Chyba, że jeszcze raz chcą atakować. Zaszuję. Dobra, trzeba zniszczyć pozostałe statki. Jeb. Dobra. Tacy chcecie bić cwani? Czekajcie, może tamten statek tak już szkodzę trochę. Aj, spróbowałem. Aaa, dobre. Dobre. Dobra, ostatni statek do zniszczenia. Dobra. Muszę uważać, żeby... Dobra. Jakoś to będzie. Dobra, już tu was zniszczymy. Aj, no coś ty zrobił. Tak miało być pięknie. Dobra. Już podbijamy te statki. No niestety jeden runie przeze mnie. Może bym go niepotrzebnie tak zmasakrował, ale dobra, jest dobrze. To najważniejsze. Podbijemy sobie zatem resztę statków. Pięknie. Dobra. Jest. Beczuszkę, beczuszkę, Edziu. Dobra. Okej, kolejna beczka runęła. Dobra. Padają wszyscy. Równo. No a resztę wybijemy. Pięknie. Ten przeżył. To było wiadome już. Do przewidzenia. Jeb. Jeb. Dobrze. Tak jest, piraci. Zwycięstwo. Pięknie. Odjazdowo. Dobrze. A teraz zobaczymy, co z tym zrobimy. Dobra, do naprawy kawka idzie. Więc to już jest wiadome. A, tylko możemy naprawić kawkę. No to dobrze. Bardzo dobrze. Okej. Runęło. Myślałem, że jeszcze coś przeszukam. A mogę. Dobrze. Kurde, jakie spadki. Ale płyniemy do ostatniego statku. I robimy kolejny abordażyk. Pięknie. Tylko Edward musi to dobrze wykręcić. Żeby, wiecie, w spokoju abordaż przeprowadzić. Dobra, wrenęło. Dobra. Dobrze. Padło i siadło pięknie. Ło! O kurde! Jakże tutaj spadł ładnie. Aj, 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 aj. Bij się tu z nimi. Jeb. Dobrze, są spadeczki. Co z tego? Walczymy, walczymy. Jeb. Dobrze. A! Dobre. Dobra, może jakoś się oddalimy od tego dymu, bo ten dym sprawia spadki. No, widzicie? O, 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 o! Pięknie. Poddać się. No, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I tak ma być. Okej. Loading.
zobaczymy, co z nimi zrobimy. A, mogę tylko naprawiać tę kawkę, która w sumie jest cała i zdrowa. Więc to nie ma sensu. Dobra, udało się. Misja ukończona. Okej. Okej, dobrze. Pięknie. Wow. O kurde, jakie spadki. God damn it. Dobra. My już możemy w sumie płynąć do misji głównej. Zobaczę, jak tam nasza flota. Pewnie już jest na złoto. To jest ta Punta Guarico. No, bardzo dobrze. Trochę hajsu dostaliśmy. Płyniemy teraz do celu misji. Tak, płyniemy już sobie. Uratujemy jeszcze kogoś. Mamy załogę. Pięknie. Wszystko pięknie, dobrze. Zmieniam szantę. Zmieniamy. Jest! Taka szata jest już naprawdę na prokocie. Nie wiem, czy mogę sobie ustawić playlistę szant według mojej kolejności. Nie wiem. Musiałbym pogrzebać po tym. To by było naprawdę dobre. O, tam coś jest. Chwileczkę. A sobie dopłyniemy tam. Czemu by nie? Zobaczę, jak blisko to jest koło mnie. Tutaj mamy bliziutko. Więc sobie możemy tam ewentualnie dopłynąć. Tak, popływamy sobie teraz tam. Dobra. Nie przeszkadza nam to, że ktoś tutaj koło nas pływie. LOL, to było. Dobra. Chyba, że jesteśmy na miejscu. Teraz to sprawdzimy. Przeszukamy sobie. Ej, hej. O, dobra, też trzeba już przestał nawalać. Parę sekund temu. Dobra, jesteśmy tutaj. Z przypadku nie sądzę. A chyba można tutaj dalej płynąć. Jest kryjówka przemytników. Zobaczę tylko, jak to mniej więcej wygląda. A w sumie możemy tak przecież przepłynąć. Ta, nawet opłaca się. Dobra, zatrzymujemy się tutaj. Dziękuję. Jep, dobrze. Zaraz się dostaniemy do tej kryjówki. Przemycimy ją, bierzemy nasze skarbeńka i znikamy. Dobra, tu mamy naszą łódź teleportacyjną do kawki. Więc to już jest nawet dobrze. Przynajmniej będę wiedział, jak się stąd wydostać. Petite Caverne, czyli kryjówka Petite. Petit. O! Kolejne osiągnięcie, wodnik. Ciekawy jestem, za co. Okej. Tu możemy już w sumie uważać. O, wbyte. Dobra. Wolałbym to zrobić już bez wykrycia. To by nawet lepiej wyglądało. Patrzcie. Cwaniak z niego jest, nie? Dobra. Jesteśmy tutaj. Tutaj wspinaczka, jak nie mam. Bo gdzie ten... Falant strzelec? Teraz go tutaj wybijemy. Okej, jest. Jest. Jep. Okej. Wykonane. Dobra, tu mamy naszą pierwszą skrzyneczkę. Po cichutku.
Kurde, strzelają mi jak najęci. Lepiej tu wzrok orła wykorzystamy. Trochę ich tam jest. Najlepiej jakbyśmy to bez wykrycia zrobili. Jestem tylko ciekaw teraz, jak ja tą skrzynkę przeszukam. Musiałbym tam jakoś wejść, ale to chyba by było niemożliwe. Może jednak. Jest ta nasza skrzynia. Dobrze, sobie uciekamy. Gdzie jest nasza kolejna skrzynia? Aha. Jeszcze nie wiadomo nawet. O, jest kolejna. A, mam naszą dmuchawę. Chwileczkę. Dobra. Fuck. Chwileczkę, zaraz tu pokombinujemy coś. Ty patrz, idzie tu, idzie. Wspaniale. Da. Spokojnie. Tego uśpimy. Dobra. Zrobimy to na perfekta, po cichutku. Dobra. Pięknie. Mamy tylko skrzyneczkę. Bam. O, trochę cukru. Zarobimy na tym. Niemałą fortunkę. Tu mamy jakiś umrzyk. Weźmiemy sobie to. Je. Uważać też na tych piratów. Fragment danych. Dobra. Tam ostatnia skrzynia, ale ten chce ten umrzyk jeszcze wziąć. O, mamy tutaj naszego martwego pirata. Dokładnie. Aha. Też się zastanawiałem, na co te mapy skarbów, bo są ukryte skarby i nie ma ich nawet na mapie, więc trochę ciężko będzie tutaj jakoś to, wiecie, zrobić. Najwyżej jakbym już skończył asasyna, to wtedy bym się zajął tymi mapami skarbów. Kurde. Odwalcie się ode mnie. Dobra, tu mamy skrzynię naszą. Pięknie! Udało nam się. Mamy przejętą jaskinię. Wracamy na statek. Bo tu już nas nic nie trzyma. I żeśmy zrobili na perfekta. Więc płyniemy dalej. Ja sobie najlepiej ustawię cel misji, żebym nie musiał być zdziwiony, że źle potem płynę. A, tam mamy Kingston. Mamy 4 kafle do przypłynięcia ponad. Ale to nie szkodzi. Jeszcze może będziemy mieli okazję podbić fort. Te statki to co? Skąd one się tu wzięły? Szkunery. Dobra, opalić je. O kurde. Trzeba teraz ostry zakręt zrobić. I problem zażegnany. Nie mam ochoty teraz jakoś podbijać statków, bo trochę już się ich na biło. Wolałbym się teraz czymś bardziej pożytecznym zająć, ale jeżeli trzeba będzie podbić, to spenetrujemy statki. O, teraz śpiewają ładnie. O, ale moc. Teraz to jest moc, panie Kenway. Twoich asasynów. No i tak ma być. Jest odjazd. Dobra. Pirata uratujemy jakiegoś. O, proszę. I problem z głowy. Dobra, śpiewać tu dalej. Templariuszy oczywiście. Jakby inaczej. Ten co to? Nie gadajcie tylko, że to jest liniowiec. Fregata, dobra. Może sobie płynąć ta fregatka. Pięknie. Ogólnie te statki się respią, więc szczerze mógłbym tak ich podbijać w nieskończoność, bo statków jest multum. Więc podbijania będzie podbijania. To jest też fregata. Jaka fregata?
Diamond, dobra. Tak, tak tylko spojrzałem. A czemu HMS? W trójce był taki liniowiec o nazwie HMS Jersey, jeżeli pamiętacie, jeżeli ktoś oglądał u mnie Assassin na trójkę. Ale tam była tylko misja, nie wiem, podsłać parę razy ludzi, zabić kapitana i zniknąć. A tutaj to już jest tak rozmaicone, że możemy podbić ten statek. Dobra, wziąłem to, co było trzeba. Ale płyniemy teraz do Kingston. Pięknie. No jestem ciekaw, dlaczego jest takie echo. O, widzę, że tu się już szykuje niezła jatka. Zbierzemy skrzynię, bo widzę, że już mamy niedaleko jakiś skarb. Tu się zatrzymamy. Chwileczkę. Chciałem tylko uratować kogoś. A teraz możemy tam popłynąć. Pięknie. Zbierzemy to, co nam się należy. Tam dopłyniemy sobie jeszcze. Jak przeżyjemy oczywiście, rzecz jasna. Pięknie. Okej. Dobra, tu jedna skrzynia. Na co gwizdasz? Nie ma tu nikogo, a ty jeszcze o gwizdaniu myślisz. Dobra. No wykopuj. O Boże, jak oni czasami kładą te skrzynki, to mi naprawdę to zaskakuje. Dobra. Ale już biegniemy z powrotem. Dobra. Już jesteśmy prawie na miejscu. Dopłyniemy sobie tam. Skończymy odcinek. Będzie gites. Dobrze. Pięknie. Jaj! W powietrzu sobie ściągał kaptur. Dobre, dobre, Kenway. Naprawdę dobre. No i mamy już tutaj teren zastrzeżony. No bo do Kingston będzie się ciężko dostać, i zakładam. Jest tutaj już naprawdę chwila uwagi. Znaczy właściwie chwila nieuwagi i wojna się tutaj zrobi zaraz. Trzeba będzie jakoś minąć te statki. Nie wiem, co zrobię. Kurde, omijaj to jakoś szybciej. Dobra. O, prawie doszło do konfliktu, a jednak doszło. Kurde. Dobra, chcecie wojny, będziecie ją mieć. Pod dostatkiem. Widzę, że alarmują pozostałe statki. Dobra. O, jeszcze mamy fort morski do podbicia, który jest praktycznie chyba niemożliwy. Level 30 na wassa, kurde. Chyba sobie w kulki lecicie. Dobra. Dobra. Mamy już przestranę. Tak, mamy już ewidentnie przestranę. Ja bym uciekał. Bo nie dość, że jest dużo statków, to jeszcze fort jest taki, kurde, cholernie wyposażony. Nie, to niemożliwe. Ja uciekam. Uciekam od tego portu. Jestem za słaby dla tego portu. Dobra. Super. Uciekam. Dobra, zniszczę do końca ten statek. Dobra. O kurde. O fuck. Niewiele brakowało, bym się po żonie rozderzył. Z tym fortem to ja nie dam rady, to jest niemożliwe. Nawet tam nie ma co wjeżdżać z nimi. Oni jeszcze chcą atakować. Kurde, no odpuśćcie sobie, panie. Nie dacie już po prostu rady ze mną. A ja nie dam rady z tym fortem, no to widzicie, jest różnica jakaś zasadnicza. Że po prostu nie dopłynie tam, chyba że jakoś będę miał farta. Jakoś mi się uda. Dobra. Tu się jeszcze zatrzymamy. Zatrzymać się czy nie? Tak szczerze mówiąc. Dobra.
A będziemy mieli do czynienia z tym statkiem. Ciekaw jestem, czy mogę sobie tak po prostu do niego wskoczyć. Lol, mogę jednak. A więc jednak to jest możliwe, widzicie. Możemy sobie go po prostu tak podbić po swojemu. Chwileczkę, damy tu radę. Tylko spokojnie. Dobrze! O kurde. Dobra. Czekaj. Zaraz zrobimy z nimi taki porządek. Chwileczkę. Daj się mi tam skoczyć. Ja pieprzę. Dobra, jest, dobrze. O, o to mi chodziło. Chwileczkę. Pistola dawać. Dobra, pięknie. Jest. Dobra, walczymy. Jest. Ty, dobry, dobry. Ale nie dasz ze mną rady. O kurde. Teraz mamy tych najcięższych do pokonania. Yeah. Kurde no. Poddajcie się. Nie ma, nie dać się ze mną rady. Kenway jest zbyt potężny jak dla was. Oj, oj, oj. Jeb. Wow. Jeb. Dobra. No i co możemy zrobić sobie z takim statkiem? Czekaj, tego bym jeszcze zestrzelił. Ja mu nie daruję życia. Jeb. No. Problem z głowy. Tylko nie wiem co z tym statkiem zrobić. On sobie po prostu tak zostanie. W sumie może tak zostać. Albo możemy go teraz zniszczyć, bo przecież wybiłem wszystkich piratów, więc zniszczymy jeszcze ten statek. Wiem, nie powinienem tego robić, ale zrobię. Dobra. Jest tak pusto. Dobra. Dobra. Dobra, to jeszcze sobie pozbieramy. O kurde, jakie spadki. Okropne. Dobra. Statek się dalej topi. Okej, nasz wyciąg tutaj jest spoko. Lol, co ty robisz, Edward? Cię już naprawdę pogięło? O-o. Myślałem, że będzie tragiczniej. Ale jednak nie. Dobra, pozbieramy sobie tutaj te skrzynie i skończymy odcinek. To już widzę, że nie będzie miało sensu przedłużać to. O, nawet jest fragment danych. Animuska. Dobra. Podbieramy go. Ło, ale się teraz też zrobił porządny. Jeszcze była chyba tutaj skrzynka. Zaraz to sprawdzimy, żebym nie został oszukany. Żebym się nie zdziwił, że jej tu jednak nie będzie. Nie, dobra. Zakończymy tu już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Żegnamy się tutaj z wami, Edward Kenway również. Trzymajcie się, na razie!